serdecznie w kolejnym odcinku, w dzisiaj troszeczkę spóźnionym, perfum na tacy. Trochę mnie różne rzeczy zatrzymały, ale już jestem. I kilka osób prosiło przy filmie z nowościami, żebym pokazała flakon mojego jednego z najnowszych nabytków. Jakoś tak to się stało, że pokazałam jedynie pudełko, które też, nawiasem mówiąc, jest bardzo interesujące, ponieważ pierwszym zapachem, który wybrałam na kolejny tydzień, to jest The Merchant of Venice i to jest Floral Fusion. Tak wygląda pudełko, to już widzieliście. Obwolutka jest, którą się zakłada, jak się otwiera, no to po prostu czad. Jest taka bibułka ochronna, którą się też otwiera i tam pod spodem jest mapa, tylko coś teraz nie chce współpracować ze mną, to ustrojstwo, a nie chce zniszczyć. O. Mapa jest tutaj jeszcze. O. Bardzo, myślę, elegancki w ogóle flakon. Oprócz tego, że opakowanie, i teraz pokazuję właśnie flakon, nie jest to zapach nowy, jest to zapach z 2013 roku, jest to chyba jeden z pierwszych wypustów w tej firmy niszowej The Merchant of Venice. Tak oto wygląda. No przepiękny, przeuroczy, jeszcze z chwościkiem. Pilnuję się, żeby nie mówić kutasik, ale nie mogę się powstrzymać. Przepiękny, taki fioletowy, w jakieś takie fale. Korek jest plastikowy i u góry jest taki jakby emblemacik, logo. Także tak by się to prezentowało, bardzo elegancko. Sam zapach jaki jest, muszę powiedzieć, że bardzo elegancki, nie narzucający się. Raczej taki cielesny, bardziej blisko skórny niż ekspansywny, taki drzewno-waniliowo-kwiatowy. Znajdziemy w nim fiołek, imbir, cytrynę, jak również frezję, róże, jaśmin i lang-ilang. Zawarta jest też wanilia bourbon, to taka bogata, głęboka wanilia. Patchouli i labdanum. Rzeczywiście to jest zapach taki troszeczkę wytrawny, nie najłatwiejszy, mimo tego, że zawiera takie no, dość popularne składniki, jak wanilia, kwiaty, prawda? Natomiast ta patchouli i labdanum dodają takiej wytrawności tej kompozycji, takiego charakteru, pazura, rzekłabym, chociaż w dalszym ciągu, no powtórzę jeszcze raz, to nie jest jakiś taki no, bardzo ekspansywny, bardzo trudny zapach, jednak mimo wszystko odróżnia się od mainstreamu, według mnie. No nie spodoba się każdemu, więc warto po prostu nabyć próbkę, chociaż dla mnie, jak dla mnie jest naprawdę bardzo interesujący, bardzo elegancki i czuć tą jakość składników, zdecydowanie. Dobrze, to by był pierwszy zapach. Następny zapach. Bulgari, Petit et Maman. Odetuale. To jest duża pojemność, 100 ml. Nabyłam gdzieś na jakiejś wyprzedaży. W Auchan chyba konkretnie. Tak mnie kusił. Już dawno w ogóle chciałam go kupić. Przy okazji, no nie wiem, narodzin moich dzieci. Jakoś tak myślałam, że się wpasuje w klimat. Ale inne zapachy go wygryzły. I inne zapachy wtedy kupiłam. A ten dopiero teraz. Natomiast to jest tak milutki, tak pudrowy, tak dziecięcy zapach. On w ogóle przeznaczony był nie tylko z myślą o młodych mamach, o kobietach w ciąży, ale też dla dzieci. Chociaż ja nie widzę powodu spryskiwania dzieci perfumami. One i tak pachną pudrem, i tak pachną kosmetykami do pielęgnacji. Więc no, dla mnie to jest dziwny pomysł. No ale okej. Okay. Jest to zapach już stary, żebym mogła. Z 1997 roku, więc no, naprawdę spory czas na rynku i w dobrych cenach jest już od dłuższego czasu. Jest to zapach taki pudrowo-kwiatowy. Znajdziemy tutaj jak najbardziej dużo nut pudrowych, coś na kształt zasypki dla niemowląt, jakichś właśnie puderków dla dzieci, kosmetyków pielęgnacyjnych. Znajdziemy też pomarańcze, drzewo różane, bergamotkę, trochę cytrusów jest obecnych, natomiast one są przykryte przez dość grubą warstwę miękkiego aksamitnego pudru.
Rumianek jest obecny. To jest bardzo uspokajający składnik, nie tylko w herbacie, ale również w perfumach. Jest słonecznik, jest róża, wanilia, irys. Ale ten irys to nie jest taki krzykliwy, słodki irys. On jest gdzieś ułagodzony. Biała brzoskwinia. No, przepiękny, delikatny zapach. Jeżeli jesteśmy młodymi mamami i nie wiem, mamy dopiero co nowonarodzone dziecko, to jeżeli no nie możemy się odzwyczaić od perfum, to naprawdę nie zawadzi, jeżeli użyjemy tego zapachu gdzieś za uszami. My będziemy pachnieć delikatnie, na pewno nie będzie to przeszkadzało dziecku, bo to jest tak neutralny zapach, nawet do snu. Ja go bardzo lubię używać do snu, spryskać nadgarstki, piżamę i to działa dla mnie jak melisa. Po stresującym dniu naprawdę bardzo, bardzo dobry wybór. Zobaczcie, jaki ciekawy flakon w ogóle. Z takimi, o, kaczuszki jakieś są, jakieś misie. Może trochę infantylny, ale z drugiej strony słodki i uroczy. Bardzo ciekawy. Biedronka jest, zając jest, o, rybka. Ciekawy jest, naprawdę. Takiego jeszcze cuda nie miałam. Dobra. Następnie, no to już taki poważniejszy zdecydowanie zapach. Kojarzący od razu, powiem, kojarzy mi się dość mocno też ze świętami Bożego Narodzenia. Jest taki słodki, korzenny trochę. Van Cleef & Arpels Orchidee Vanille. Collection Extraordinaire. Tak to się prezentuje z takim chwościkiem. Takim metalowym, pobrzękuję sobie tutaj. Bardzo elegancko i klasycznie zarazem się prezentuje ten zapach. Jest to zapach z 2009 roku. Całość kompozycji prezentuje się tak waniliowo-czekoladowo. Zawarte tutaj są naprawdę smakowite składniki, takie jak wanilia, jak czekolada, ale gorzka czekolada i to zdecydowanie da się wyczuć. To nie jest taka mleczna, słodziutka terefere czekolada, to jest taka poważna, taka 90% nawet bym powiedziała. Orchidea waniliowa, zresztą jest w nazwie orchidea i to jest właśnie orchidea waniliowa. Tonka, migdał, trochę cytrusów w postaci mandarynki. Fiołek, białe piżmo, jest też litchi, cedr i wreszcie róża bułgarska. Ja głównie wyczuwam tutaj te słodkie nuty. Właśnie wanilię, ciemną czekoladę, może gdzieś taką aksamitną, też właśnie czerwoną, dojrzałą różę. Natomiast na plan pierwszy zdecydowanie wybijają się słodkości i to jest zapach taki suchy bardziej, pudrowy nawet lekko, wytrawny niż mokry. Nie jak mokre ciasto czekoladowe, nie miejcie takich wyobrażeń, skojarzeń. No nie, to jest ten drugi biegun, taki bardziej wytrawny, zdecydowanie dobrze. Więc to by był Victor and... Nie Victor and Roll, Van Cleef and Arpels. Dobra, następnie właśnie Victor and Rolf, już go miałam gdzieś na myśli. I to jest bonbon, no przepiękny cukierek, kokardka. To jest tak zabawny, karmelowy zapach. To jest zapach karmelowy, karmelowo-drzewny, o tak bym to określiła. I też już troszeczkę jest na rynku, nawet nie wiem, czy go nie wycofują. To jest zapach z 2014 roku, znajdziemy w nim sporo owoców, m.in. cytrusów, brzoskwinię, mandarynkę, pomarańcze, właśnie karmel wspomniany, bo tutaj jest bardzo wybitnie, mocno wyczuwalny karmel, jaśmin, bursztyn, nuty drzewne w postaci drzewa sandałowego, gwajakowego, tak, gwajakowe. No sporo jest tych nut drzewnych rzeczywiście i cedr jako dodatkowa nuta drzewna. Ale znowu, dla mnie to jest przede wszystkim taki karmelowo-drzewny zapach. Tak, tak bym go ujęła. Tutaj jakby mocno tych innych składników oprócz tych słodkości nie wyczuwam. Być może dlatego też nazwa bonbon. Jak cukierek, po prostu tak karmelek taki on. Także tak to wygląda. Dobra, następnie mam na liście, o, Armani Si Passione. Passione, Armani. Tani Armani. Ciuch jest tani, bo nie chciał go Armani. Dobra, zabłysnęłam. Z 2017 roku kompozycja, chyba ostatnio też już o niej mówiłam, owocowo-słodko-różany zapach. Dość elegancki,
ale też taki zabawny w drugą stronę. Sporo nut owocowych. Tutaj naprawdę mocno wyczuwalne są nuty owocowe w postaci czarnej porzeczki, w postaci gruszki. Jest też zawarty różowy pieprz, cytrusy, róża właśnie. Obok tego ananas, heliotrop, jaśmin, wanilia. Wanilia też jak najbardziej i nuty drzewne też tutaj wyczuwam. Tutaj nuta drzewna, myślę, że to cedr. Jest zawarta paczula, drzewo bursztynowe, natomiast ta paczula dla mnie tutaj jest taka, jakby jej nie było praktycznie, więc jeżeli ktoś nie lubi paczuli, to tutaj proszę się nie bać, Armani si nas nie skrzywdzi. Si Passione oczywiście w czerwonej butelce. I w ogóle ciekawi mnie też ta wersja Si Passione Intense. Powiedzcie mi proszę, co Wy myślicie o tej nowej wersji, lepsza od tej czy nie? Dobra, Si Passione. No i co jeszcze mamy? Mamy jeszcze, a niech będzie Oriflame Enigma. No jest to enigmatyczny zapach, taki tajemniczy. Nawet butelka. Ten korek, powiem szczerze, jest upierdliwy. Ale sam zapach jest po prostu przebogaty. Taki drzewno-waniliowo-kwiatowy. Jest to kompozycja z roku 2008 i chyba jeszcze powinna być dostępna gdzieś w internecie albo w katalogach. Naprawdę bardzo udany zapach, jak na zapach katalogowy. W ogóle ja cenię Oriflame bardzo za zapachy. Przepraszam. Znajdziemy tutaj nuty owocowe. Brzoskwinię tutaj bardzo mocno podaną. Znajdziemy też sporo nut kwiatowych, natomiast dla mnie to jest bardziej taki, no, owocowo jednak, drzewno, waniliowo, na końcu kwiatowy zapach. Dla mnie najmniej to jest nut kwiatowych, szczerze mówiąc. Kwiat brzoskwini, róża, jaśmin, kwiat pomarańczy, jest paczula, drzewo sandałowe, orchidea, no i mocni aktorzy, wanilia, tonka, piżmo i ambra, bursztyn. Po prostu ta baza jest dla mnie obecna jakby od samego początku trwania zapachu, wymieszana właśnie z tą brzoskwinią. No i gdzieś w tle kwiatki. Brzoskwinia, czyli jako ta nuta owocowa, sporo wanilii. No i nuty drzewne, a kwiaty to dla mnie jakieś takie po prostu tło mało zauważalne w tym zapachu. Może kwiat pomarańczy odpowiada za wrażenie białokwiatowości w kompozycji, może tak być. Ale naprawdę świetne parametry też ma. Wart uwagi, słodziak, od razu mówię, że słodziak. No i co z nam zostało? Ostatni. Proszę bardzo. La Vie Ebelle L'Absolu. Mocny eliksir, za który otrzymałam bardzo dużo komplementów. On bardzo zwraca na siebie uwagę. Jest zaborczy i jest ekspansywny. To jest zapach mocarz, naprawdę mocarz. Jest taki słodki, waniliowo-syropowy nawet, syropowo-irysowy, tak bym powiedziała, bo irys jest tutaj i on jest tak tutaj wkomponowany, że ja tutaj wyczuwam trochę marchewki, której nie ma w składzie, ale daje takie wrażenie po prostu, takie nuty marchewkowe wyodrębniam w nim, takie słodka marchewka, tak, w cukrze, marchewka, surówka z marchewki pomieszana z cukrem, coś takiego. Do tego spora doza nut owocowych, czarna porzeczka, gruszka, nuty kwiatowe, no to białe kwiaty, irys, kwiat pomarańczy, jaśmin. Jest też obecna róża, róża damasceńska i oczywiście słodkości, takie jak pralina, wanilia, tonka, no i nuta drzewna, drzewo kaszmirowe. To jest przebogaty zapach, bardzo głęboki, ze świetnymi parametrami. Ja naprawdę często mówię, że jakiś zapach ma bardzo dobre parametry, ale tutaj to jest lepiej niż bardzo dobre. Chyba że coś już przekombinowali, bo ja mam tą wersję, tą pierwszą, jaka tylko powstała, ona chyba około 2014 powstała, albo 2015, nie, 2014 to musiał być, bo niedługo po tym, jak urodziłam syna,
go kupiłam. Znowu mam wspomnienia, widzicie. No, także i gdziekolwiek go nie użyję i wyjdę, to bardzo często, nie powiem, że zawsze, ale bardzo często zwracają ludzie na niego uwagę w sposób pozytywny, że to jest przepiękny zapach, co to jest w ogóle. Więc La Vie est belle, l'absolue. Tak się prezentuje moja taca na przyszły tydzień. Mam nadzieję, że coś Was zaciekawiło. Może coś też zamierzacie z tej tacy zakupić. Jak zwykle proszę o komentarze, co sądzicie o tych wszystkich woniach pięknych, które pokazałam dzisiaj, czy znacie, czy nie. No i co Wy planujecie, jeżeli prowadzicie taką tygodniową listę perfum? Bardzo chętnie o tym przeczytam. I jak zwykle zachęcam do subskrybowania kanału, wtedy jesteście na bieżąco z filmami. Kiedy wciśniecie dzwoneczek, dostaniecie powiadomienia o każdym nowym filmie. Zapraszam też na Instagrama oraz do kciukowania filmu w górę. Jedynie słuszne kciukowanie. Żartuję oczywiście. I tak się nikt tego nie trzyma. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, pa. You